Dzień dobry Państwu. W tym odcinku pokażę Wam monety, które zbierałem prawie 20 lat. Są to niesamowita dla mnie kolekcja. Pod względem sentymentalnym. Nie są to drogie monety, ale są to piękne monety. I dla początkującego kolekcjonera w sam raz do zbierania. Ja akurat polecam zbierać monety z. XIX wieku Dlaczego? Dlatego, że te monety w miarę tanie łatwe do zdobycia i prawie kosztują niewiele zwłaszcza jak kupujecie te monety w Stanach Drugich to można ich kupić w bardzo przystępnych cenach Ja w swoim zbierałem, jeszcze zacząłem zbierać jako dziecko i moja historia jest taka, że ja kupowałem monetę w Stanach Trzecich, aby ta moneta była, aby się zaliczyła tam, że mam na przykład pół Krajcara i kupowałem monetę wytartą, aby mieć tą, tą monetę pół Krajcara, na przykład taką monetę, a później z czasem moje wymagania do monet powiększały się. I z czasem kupowałem coraz lepsze monety i zamieniałem te monety w swojej kolekcji na monety w stanach około minniczych i minniczych. I tak było, że jedną monetę wymieniałem dwa, trzy, a czasami cztery razy. Moje względy estetyczne wymagały kupić naprawdę piękną monetę w pięknym stanie zachowania. I to była moja taka historia. Jakby ktoś nie wiedział, Franciszek Józef sprawował swoją władzę przez 68 lat, i w ciągu sprawowania tej władzy było kilka serii monet wybijanych, jak dla Austrii, tak i dla Królestwa Węgier, które były Taką częścią Imperium Austro-Węgier od, zaczynając od 1867 roku, także monety wybijane dla Lombardii i Wenecji były pod panowaniem Franciszka Józefa. Było kilka reform od 1848 roku. Po 1891 rok, później pojawiły się już monety typu koronnego, czyli korony. W tymże filmie pokażę te najpierwsze monety, które udało mi się zebrać z serii monet austriackich Franciszka Józefa. Tuż zaczynamy nasz film od monety nietypowego nominalu dla nas. W czasach dzisiejszych nie spotkasz w żadnym państwie, Номінала 6, а тут маємо Краузер, тобто шість Крайцарів. 1849 рік, літерка А означає, що це майнина Вєдинська. Вєдинська залишилася вибита. Забачте собі, який красивий екземпляж цієї монети, яке чудове люстро заховала ця монета, яка має майже 200 років. Напис в такой КККОСТе Шайде Мунзе, чи e, розміна монета Austriacka. W tej tarche vidiem Herb Austro Wenger dwuglovy orl, tourlo i dierza. Nadm dwuglovem orlem widzimy koronę cesarską. Korona ta nam znana jeszcze z czasów panowania Rudolfa II Habsburga. Kto nie oglądał tego filmu o talarze Rudolfa II Habsburga, to polecam obejrzeć ten film. I akurat ta korona pojawiła się od 1603 roku. I każdy władca Austrii, czyli Świętego Cesarstwa Rzymskiego, nosił taką koronę jak symbol Władzy takiej państwowej. To była taka jedna z najpierwszych monet, typowo wybitych dla Franciszka Józefa. Bo początkowo używał on monety poprzedniego władcy Ferdynanda Habsburga, a także monety z czasów Wiosny Ludów, czyli datowane z 1848 roku. W 1851 roku zaczęto wybijać monety nowego typu i seria tych monet już się pojawiła, zaczynając od 1 1.4. krajcara 1851 roku. Tutaj już mamy ten wizerunek też dwugłowego austriackiego orła w centralnej części herb habsbursko-lotaryńskiej. Herb ten w otoczeniu Ordenu Złotego Runa i to wszystko widać na tej malutkiej naprawdę malutkiej monecie napis tradycyjny KK Oestericze 6 czyli austriacka rozmienna moneta moneta miedziana jak widzicie ma jeszcze takie zachowane lustro minnicze w częściach i oczywiście, że rant w tych monetach u mnie завжди є ідеально захований. Тут є одна друга крайцара, чи пул крайцара, літерка Б. Меніця Кремніця, ой, я пам'ятам. І забачте собі, іде тут таку полиску на тій монеті мідяний. До слова, та монета коштує, можна купити на гілдах колекціонерських, або на аукціях за кілька дешень злотих. No, jakby była całkiem mniejsza moneta, no to kilka stów, maksymalnie tam może dwie stówy i będziesz mieć taką piękną monetę w kolekcji. Tutaj moneta legendarna dla mnie, która zrobiła taki y, przełom w, w mojej świadomości. Za tą monetę wydałam sporo kasę w, w tamtym czasie. Bo naprawdę na początku 2000 lat nie było takich możliwości kupowania monet na różnych aukcjach internetowych, kupowało się głównie na giełdach i bazach, i nie było tych monet. Ja nigdy nie spotykałem, żeby moneta była tak pięknie zachowana, a tutaj trafiła mi się taka moneta, zaraz ja postaram się. kamerka nie łapie tej ostrości ale naprawdę moneta świetnie zachowana i ja za tą monetę wydałem bodajże 50 zł. i moi koledzy śmiali się ze mnie, że jestem głupi, że kupiłem taką monetę no ale może i głupi a może i nie, bo miałem zawsze swoją y, taką wizję, że moneta piękna kosztuje wiele więcej niż y, Moneta brzydka, i ja byłem zawsze e, e, takiego zdania, że lepiej kupić sobie e, drożej zapłacić, ale kupić naprawdę e, piękną monetę w pięknym stanie zachowania. No i kupiłem sobie takiego e, krajcara w przepięknym stanie zachowania. Do słowa było więcej tego lustra, ale była taka sytuacja, że trzeba było te monety wyciągać z, z albumu. No i trochę tego lustra się straciło podczas tego. Kolejna moneta. Dwa krajcary. 1851 rok. Ta moneta no, prawie od samego początku ze mną. Ja setki razy jeszcze w młodych latach próbowałem wyczyścić tą monetę. Żeby tą zieloną patynę pozbyć się. I tak naprawdę nie pozbyłem się tej patyny. ale Natomiast pozbyłem się sporo detali tej monety. Ale jak symbol moich młodych kolekcjonerskich lat pozostają w mojej kolekcji. Moneta oczywiście nie porysowana w takim stanie, jak była, tak jest, tylko że próbowałem ją jakoś wyczyścić, ale mi to się nie udało. Także była moneta 3 y, krajcary z tej serii taka ogromna moneta bardzo gruba moneta i duża moneta. Ja tej monety nie posiadam. Zaraz za chwilę pokażę Państwu w katalogach, jak te monety wyglądają. Których nie posiadam z tych monety austriackich Franciszka Józefa. A tutaj niesamowita moneta. Jakby ktoś tak patrzył pierwszy raz na te monetę, to by powiedział, że jest to jakiś dukat, czy może jakieś 10 dukatów. Bo tam u dołu cyferka 10 i moneta naprawdę ma polskie złoty, ale. Jest to moneta 10 Franciszka Józefa i dość ciekawa historia. Ja pamiętam jak zaraz tą monetę zobaczyłem pierwszy raz na Allegro. Sprzedawał taki sprzedawca chyba Teriaka, znany sklep numizmatyczny ze Śląska. No i sprzedawał w takiej cenie, że bodajże czy 300 50 złotych czy 400 złotych w roku bodajże 2015 i ja sobie patrzę no i myślę, no piękna moneta, ale szkoda tyle kasy wydać nie? i ja obserwowałem tą monetę bodajże powyżej roku na tej aukcji Allegro i tam sporo monet było, wystawiona cała kolekcja, prawie cała kolekcja tych monet Franciszka Józefa i w przepięknych stanach zachowania i każda z tych monet była warta swojej ceny. No i ja kilka razy temu sprzedającemu opisałem, że proponuję panu tam dwie zł za taką monetę, czy 250 zł za taką monetę. No, reakcji nie było, nie? więc oglądałem, 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 aż w końcu cierpliwość tego sprzedającego. Się skończyła. Widać komitant powiedział, że ja chcę sprzedać te wszystkie monety, wystawiać na licytację. No i ten sklep mizmatyczny wystawia tam całą partię monet Franciszka Józefa, przepięknych monet w licytacji bez ceny minimalnej od jednej złotówki. No i ja biorę udział w licytacji i wygrywam tych 10 krajcarów, których oglądałem powyżej roku. Wygrywam tę monetę za 130 złotych w 2015 roku. Teraz jakby sprzedawać na jakiejś pięknej aukcji renomowanej firmy, to, by, to bym na tej monecie zarobił kilka stów. I to bardzo pięknie, bo o to akurat chodzi w zbieraniu monet. Upolować piękną monetę, czekać na tą monetę długo i uzyskać sporo satysfakcji przy zakupie takiej monety. Видимо, в отоку напис Франц Йос, Єдинка Римська, Деї, Гратія, Австрія, Імператор. Чили Францішек Юзеф I, з ласки Божої, Імператор Австрії, Цесар Австрії. Шепінгна монета, Рант Пласкі, монета, очевидно, сребрана монета. Та монета. zakupiona na Ukrainie też jeszcze z, na początku jak zaczynałem zbierać te monety miejscowość Kolomyja jak zaraz pamiętam bardzo cieszyłem się, że kupiłem tą monetę w bardzo śmiesznych na tych czasach pieniądzach bodajże 30zł ja bardzo się cieszyłem, bo nigdy w życiu oprócz katalogu takiej monety nie spotkałem i Tutaj akurat e, pojawiły się te pierwsze aukcje internetowe. No i na ta, jednej z takich aukcji, ja kupiłem tę monetę i nie mogłem uwierzyć, że sprzedawca mi tą monetę wysłał, bo myślałem, że no, tak niska cena to no, być może oszukałem. mnie, nie, ale dotarła ta moneta i powiem dosłownie, że 99,9% sprzedających na aukcjach internetowych to są bardzo uczciwe i porządne ludzie, z którymi warto trzymać interesy i tak naprawdę trzeba wierzyć ludziom. I czasami można zdobyć takie piękne peralki, jak, jak ta moneta. Nie są to moneta, w stanie niczym, ale w stanie 2, na pewno jest. Z przepiękną taką wiekową taką szarą patyną srebrną, szarą pateną. uwielbiam te pierwsze orła na monetach Franciszka Józefa niesamowite te monety pod względem estetycznym według mojej opinii z kolei te monety tego typu wybijano od 1852 roku po 1856 rok z tej serii krajcarów także były monety i pół talara talar, dukat taka moneta jak jedna druga korony, czyli pół korony ale to była moneta złota była jedna korona i była, była moneta 4 dukaty. I ja zaraz za chwilę Wam pokażę te pierwsze monety, których nie posiadam. Franciszka Józefa z katalogu pokażę takie monety. Z kolei w 1858 roku pojawiają się już nowe monety. Też krajcary, ale mniejszej wagi. 50. czyli jedna, druga krajcara. Pół kraйcara. I tak wyglądają te monety po reformie. Zobaczcie sobie, jakie malutkie te monety w porównaniu z pół krajcarami. Monetą półкрайcarową z poprzedniej serii. Prawie worazy mniejsza moneta. Tutaj mamy akurat e, e, pierwszy typ monety jednokrajcarowej. I takie monety wybijano aż do 1800. 81 roku i tak te monety wyglądają chyba orzeł jest mniejszy tak mi się wydaje W 1881 roku czuć, zmniejsza się waga tej monety o kilka miligramów ale niczym się te monety faktycznie nie różnią się Gdyby nie katalog to ja bym nawet nie wiedziałem, że była jakaś zmiana w tych monetach jedno w 1985 roku wybijano jeszcze monety takie na wzór 1981 roku i już nowe, jednokrajcerowe monety z orłem chyba mniejszym i mieczem mniejszym niż w tych poprzednich monetach. Ale to trudno to zobaczyć, ale w katalogu podane, że są to różne monety. Wybijano te monety aż do 1000... 891 roku, i tutaj my mamy jeszcze dwie pół krajcarówki, 85 rok i 91 rok. Ja sobie te monety kupowałem tutaj na Allegro i kupowałem tak, żeby ta centralna część była nie wytarta i starałem się sporo nie wydawać w tamtym czasie na monetę, więc był taki jakby kompromis między ceną a jakością monety, żeby sporo nie zapłacić i dostać monetę z maksymalnie, maksymalną ilością zachowanych detali. Tak te monety wyglądają. Kiedyś z kolegą znaleźliśmy taką monetę na Ukrainie, no i myśleliśmy, że jest to moneta złota, bo miała taki poleks niesamowity, że byliśmy szczęśliwi, że znaleźliśmy złotą monetę. Ale to było wiele, wiele lat temu. I kolegę serdecznie pozdrawiam. On teraz w Ameryce. Też ogląda nasze filmy i jest sponsorem naszego kanału numizmatycznego. Także była z tej serii moneta 3 krajcerowa, moneta ta ogromnej rzadkości. Ja taką monetę spotkałem za całe życie bodajże tylko raz na aukcji. Tak mniej więcej ta moneta 3 krajcerowa wygląda. Tutaj mamy monetę 4 krajcerową, też nietypowy nominal. Zobaczcie sobie jaka gruba moneta, kiepsko zachowana. Ale kupiłem jeszcze w tych czasach, kiedy kupowałem, aby było zajęte miejsce w albumie dla monet. Zaczynając od 1858 roku, po 1867 rok wybijano monetę tego typu. W 1967 roku portret cesarza był już z brodą. Czyli starszy portret. Tutaj jeszcze mamy taki prawie młodzieńczy portret Franciszka Józefa, taki malutki wąsy ma cesarz i tak ta moneta wygląda. A, czyli moneta została wybita w Wiedniu. 5 to nominal monety, u góry korona, jeszcze znana z czasów Rudolfa Habsburga. de munze, czyli, czyli rozmienna moneta, Rand, taki. Zombkowany. I w to napis Frans Józef Єденka Ug Gaiser V U Esteriecz. Напис в языку e, немецким. Franciszek Юзеф, з Łaski Boży e, Cesarz aus Austriacki. Tak samo i z dziesięciokrajcarówkami tego typu. Od 1858 po 1867 rok wybijano tę moneta 1872 rok orzel i w centralnej części widzimy dziesiątkę, czyli moneta dziesięciokrajcarowa. Moneta srebrna z taką pateną, tęczową pateną. Dość piękna moneta, też na początku 2000 lat kupowałem na aukcji, na tych pierwszych aukcjach. Tak, takie monety w stanie 3 minus, bo tylko w katalogach miałem możliwość oglądać tę monety i bardzo się cieszyłem, jak kupiłem tę monetę w stanie 3 czy 3 minus. Zobaczcie sobie, jak ta moneta wygląda. Moneta ta jeszcze z takim efektem ducha. Bo jak dobrze przyglądać się, to widać, że na tej stronie, gdzie Cesarz, kiedyś był orzeł. 20 krajcarów, 1869 rok, w centralnej części Orła widzimy 20. Moneta srebrna, piękna, efektowna moneta, można nabyć takie monety. Stosunkowo niewielkich cenach, bodajże do 150-200 zł, można nabyć w takich stanach i to bardzo fajna, fajna rzecz. rzecz. A teraz pokażę Wam, jakich monet nie posiadam. Tutaj mam katalog Fruchwalda, Verlag Fruchwald. Ten katalog jeszcze kiedyś kupiłem. Na aukcji Allegro, i zaraz ja pokażę, jakich monet ja nie posiadam w swojej kolekcji. Tak, tutaj autor katalogu podaje, że była jeszcze jakaś odmiana dwukrajcarówki z literką G, jakoś nietypowo napisaną, i podaje, pokazuje ten wizerunek tej monety. Tutaj mamy tą monetę trzykrajcerową ogromnej rzadkości. Moneta, która warta o 1500 euro w stanie e, dobrym i do 8000 8 euro w stanie myjniczym. Naprawdę, gdyby komuś taka moneta trafiła, to po prostu prawie skarb. Zobaczcie sobie, jak ta moneta wygląda. Trzy krajcarowa. Tylko raz taką monetę spotkałem na aukcjach internetowych. Trzy krajcary też bardzo efektowna moneta i trudna do zdobycia. W idealnym stanie zachowania ja takiej monety za tyle lat nie posiadam. Kilka razy były piękne monety na aukcjach, ale jakoś szkoda było pieniędzy na te monety, lub było nie do zbierania monet w tamtym czasie. Cztery krajcary takie posiadam. Tutaj mamy to o czym mówiłem. Pięciokrajcarówka pierwszego typu. Rok 67 i tutaj widzimy, że portret cesarza jest z brodą, czyli starszy typ. A tutaj od razu widzimy bez brody, taki jak ja mam. Młody typ portretu. Faktycznie Franciszek Józef trafił do władzy, mając 18 lat, prawie dzieckiem był i tak wyglądał na tych pierwszych monetach swoich. Tutaj sześciokrajcarówka. Podobna moneta była w czasie wiosny ludów, wybijana w 1848 roku. I taką monetę z drobnymi różnicami sobie wybił i Franciszek Józef. Taką monetę ja Wam pokazywałem. Dziesiątki też widzimy z brodą. 67 rok. Bardzo piękna moneta. Od 350 euro kosztuje. Od 1000 zł, 1200 zł i wyżej. I tutaj bez brody. Tutaj ciekawostka. 20 krajcarów z portretem Franciszka Józefa w lewą stronę. Ja taką monetę nie posiadam, ale powiem, że rok temu wygrałem aukcję na eBayu. W Niemczech kupiłem od sprzedawcy prywatnego taką monetę. No i była taka dziwna akcja, bo najprawdopodobniej trafiłem na oszusta, bo on mówi, że ja wysłałem do ciebie tą monetę, a ja patrzę, ona gdzieś pojechała w stronę Luksemburga, a nie Polski. No i pisze, że odebrano. On mówi: Nie, nie, proszę czekać, proszę czekać. No i ja zacząłem e, czytać regulamin tego. I tam mówiłem, że jak 30 dni po zakuпі tej monety nie zgłosisz tam reklamacji, to nie dostaniesz zwrotu zwроtu своєї каси. ja czekałem cierpliwie czekałem prawie do do 5 dni do zakończenia tych 30 dni. Tak ta dні, так та монета до мене не трафила, згłosiłem рекламацію, досталим зрот каси монети, і так та монета до мене не трафила. Пропікана moneta. Jak wierzyć temu sprzedającemu, była znaleziona podczas remontu. Pięć takich monet było znalezionych i on wystawił dwie z tych monet. Oczywiście, że moneta oryginalna na zdjęciu była, ale do mnie ta moneta tak nie trafiła. Monety typu florinowego ja opowiem to kiedyś w osobnym odcinku. Bardzo ciekawa, moneta jedna, druga, talara. Waga tej monety 12,99 g. Średnica 30 mm rand z napisem Viribus unitus srebro 900 próby. Zobaczcie sobie jak ta moneta wygląda. Ogromnej rzadkości moneta. Kosztuje zobaczcie sobie od 600 euro w średnim i do 2000, a czasami 24 000 euro. Po prostu szok. 53 rok z literką B. Gdyby komuś trwała taka moneta, jedna, druga talara, to ta moneta będzie warta od 6000 euro do 24000 euro. Drożej kosztuje niż polskie monety z czasów polskiej królewskiej. I tutaj mamy talar drugiego typu Franciszka Józefa. Z portretem w prawą stronę, czyli młody portret cesarza, jeszcze bez brody. Te talary wybijano z 1852 roku po 1856 rok i te monety kosztują 850 euro w Stanach takich kolekcjonerskich. Na ostatnich aukcjach sprzedawano w Stanach Mienniczych te monety. Czasami i po 4000 zł, i po 5000 bez opłata aukcyjnych. Naprawdę piękne monety. Mój przyjaciel Krystian z grupy Okiem Kolekcjonera, a także portal numizmatyczny, niedawno nabył taką monetę. I gratuluję, bo ja o takiej monecie też marzyłem, ale jakoś nie zdecydowałem się zakupić taką monetę. Pozdrawiam serdecznie członków naszej grupy. портал нумізматичний ораз форум окім колекціонера. Також була монета ще жадша, ніж Тенталяр. Там портрет Влаци в лівом строні. І то досить цікава історія, бо портрет Влаци в лівом строні на монеті не сподобався Францішкові Юзефові. Він повідав, що я не хочу такої монети. І фактично та монета сталася огромним жадкостю. bo większość z tych monet poszło do Tigla, a zostało bardzo, bardzo niewiele tych monet, i dlatego takie monety kosztują od 5000 euro w stanie dobrym do 18 tysięcy w stanie mniejszym. Waga takiej monety, jak prawdziwy taler, 28,06 g, średnica 38,5 mm, rand y З написом «Viribus unitus. Так само, і тут маємо грант з написом Viribus unitus. тільки ж різниця в портретах. В стороні то якби монета обігова, в левам сторони монета екстремальна, жадка і не спотикана в ханду. Одна друга корони Була то монета вибіяна з, з злота. 900 пруби waga 5,55 g, średnica 20 mm, rand y, z napisem mit verein, ten krauchten. Napis w języku niemieckim. No i te monety też kosztują sporo. Jak widzicie państwo, od 2000 euro i wyżej ceny mogą czasami nawet być i 40 000 euro. A czasami i 145 00 euro. 145 000 euro możecie sobie Państwo wyobrazić po prostu szok 1863 rok z literką A. Jak te monety mogą wiele kosztować z pozoru pospolite monety. Dalej mamy moneta o nominale 1 korona. Też złoto 900 próby Waga 11,11 g Diameter Czyli średnica 24 mm rant z napisem Mit verein Ten kraften Złota moneta Od 4,5000 do 14000 euro Dukat Franciszka Józefa, 66 rok. Waga dukata standardowa. 3,49 grama. Zloto 986 próby. Średnica 20 mm. Rand Kerbrand. Nie wiem co oznacza. Nie miałem tej monety w rękach. Kto wie to może napisać jaki to rand. Poprzedni typ dukata. Gdzie Franciszek Józef jeszcze bez brody podany na monetach. I takie dukaty wybijano od 1852 roku po 1859 rok. Później zaprzestano wybijać te dukaty. No i na zakończenie moneta największego nominalu z pierwszych lat panowania Franciszka Józefa cztery dukaty. Jest to prawdziwa obiegowa moneta. Ekstremalnie rzadka moneta. Złoto 986 próby. 13,96 grama złota. Średnica 39,5 mm. I tak ta moneta wygląda. Od 1800 euro do 9000 euro. Wszystkim dziękuję za obejrzenie tego odcinku i zapraszam do kolejnych, gdzie zobaczymy już monetę Królestwa Węgier pod panowaniem Franciszka Józefa, Lombardo-Wenecyjskie monety Franciszka Józefa, a także zobaczymy monety Franciszka Józefa po reformie monetarnej 1891 roku, czyli monety typu koronowego.